Mateusz, zostałeś niedawno tatą. Ja chciałam zapytać, jakim ty jesteś tatą? Jak się czujesz w tej roli? Na pewno nie jestem idealnym tatą i pewnie internauci wytkną mi mnóstwo błędów, które będę popełniał gdzieś po drodze, ale bardzo się staram i jest to dla mnie ogromna radość. Mam nadzieję, że będę fajnym tatą, ale myślę, że o to będziecie musieli zapytać Henryka za wiele lat. Ale tutaj w mediach od wczoraj pojawiają się informacje, że twoja partnerka bardzo cię chwali jako tatę, który pomaga jakby w tych trudach macierzyńskich. Magda jest cudowną matką. Jest absolutnie fenomenalna i to dla mnie to jest po prostu czysta radość, jeżeli jesteśmy we trójkę. A to faktycznie tak jest, że bez słowa wstajesz w nocy i pomagasz? Oczywiście, czasami jestem bardzo zmęczony, jedno oko jest przymknięte, trochę wstaję jak zahipnotyzowany, ale czasami jest trudniej, czasami jest łatwiej, ale jednak ciągle mi to sprawia dużo radości. Zobaczymy, jak na długo tej cierpliwości mi starczy, mam nadzieję, że na całe życie, bo na razie jest fantastycznie, jest cudownie i nawet nie wiedziałem, że da mi aż tyle radości i satysfakcji.